Do tej pory w takim przypadku policja informowała starostwa lub urzędy miast w celu wysłania pisma nakazującego oddanie dokumentu na okres 3 miesięcy. Jednak takie działania samorządów okazały się nie mieć podstawy prawnej. Potwierdza to Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Niezatrzymanie prawa jazdy na drodze uniemożliwia tak naprawdę staroście wydanie decyzji odbierającej takie uprawnienia. I tak jak wspomniałam, Związek Powiatów Miast Polskich poprosił nas o zainteresowanie sprawą, co uczyniliśmy niezwłocznie. No i pragniemy, żeby prace legislacyjne prowadziłyby tą lukę wyeliminować. Jeśli więc policjant nie zatrzyma prawa jazdy, urzędnicy nie mają prawa żądać zwrotu takiego dokumentu. Choć przepisy jasno mówią o braku podstaw prawnych do zatrzymywania uprawnień, policja wciąż wysyła pisma z takim wnioskiem do starostw i urzędów miasta. Otrzymujemy z komend policji zawiadomienia o przekroczeniu prędkości przez kierowcę. Rutynowo sprawdzamy, czy jest to nasz kierowca. Jeżeli jest to sama informacja, bez zatrzymanego blankietu prawa jazdy, odmawiamy wszczęcia postępowania w sprawie cofnięcia wydania decyzji. Musi być zatrzymany blankiet prawa jazdy. Lukę w prawie wykorzystuje więc coraz więcej osób, a statystyki dotyczące łamania przepisów ruchu drogowego są zatrważające. Bywają przypadki z długich weekendów, że jest zatrzymywanych około 12-13. Są tygodnie, że są zatrzymywane po 4. Zdania na temat czasowego odbierania uprawnień kierowcom wśród samych zainteresowanych są mocno podzielone. Tak powinno być prawo skonstruowane, zaplanowane, żeby nie było czegoś takiego, a w tym wypadku no to jest... Okazja do kombinowania. Dokładnie, no. No czasem zapominam dokumentów. Trzeba jeździć bezpiecznie, aczkolwiek czasami po marginesie przepisów. Trzeba jednak pamiętać, że policja ma prawo do kontroli osobistej osoby kierującej pojazdem. Jeżeli kierowca deklarował wcześniej, że uprawnień przy sobie nie ma, a dokument zostanie znaleziony przez funkcjonariuszy, to oprócz utraty prawa jazdy, policja kieruje wniosek do sądu o ukaranie za nieokazanie dokumentów.